Stoicyzm jest powszechnie znany jako filozofia stosowana przez osoby poszukujące spokoju i spokoju wewnętrznego, ale ta głęboka mądrość może być także niezwykłym przewodnikiem w miłości i związkach. Dzisiaj zbadamy, w jaki sposób ta starożytna nauka może zmienić współczesne relacje. Zaproponuję Ci sposoby na zdobycie kobiecych serc mało znanymi, ale skutecznymi, stoickimi metodami. Poruszymy takie tematy, jak jasność umysłu, odporność na negatywność i realizm w związkach. Jeśli szukasz filozoficznej głębi i bardziej znaczących powiązań w swoich związkach, obejrzyj ten film do końca. Wyruszmy teraz razem w tę mądrą podróż i odkryjmy informacje, które odmienią wasze relacje. Jeśli film ci się spodobał, nie zapomnij go zasubskrybować, bo nie chcesz przegapić kolejnych materiałów. Metoda 1. Jasność umysłu i skupienie. Każdy zdrowy związek rozwija się najlepiej, gdy jest zbudowany na solidnym fundamencie. Filozofia stoicka zaleca, aby jednostki kładły duży nacisk na jasność umysłu i skupienie. Takie podejście gwarantuje, że nasze decyzje będą kształtowane nie tylko pod wpływem chwilowych emocji, ale także w sposób logiczny i przemyślany. Jasność umysłu w relacjach pozwala nam wyznaczyć właściwe cele i narysować jasny plan działania, aby je osiągnąć. Jeśli jasno wiesz, czego chcesz i czego oczekujesz w związku, twoja komunikacja z drugą osobą będzie zdrowsza i bardziej otwarta. Oznacza to relację zbudowaną na solidnych fundamentach, wolną od błędnych wyobrażeń i nieporozumień. Jasność umysłu zwiększa także naszą zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami w związkach. Możemy mieć bardziej obiektywne i spokojne podejście do problemów, przed którymi stoimy. Przyczynia się to do dłuższej i zdrowszej relacji. Ponadto osoby skoncentrowane psychicznie mogą być bardziej świadome i wrażliwe na swoich partnerów. Empatia i wzajemne zrozumienie tworzą głęboką więź i zaufanie w związku. Zdolność jasnego myślenia pomaga nam również przezwyciężyć osobiste zamieszanie emocjonalne, dzięki czemu możemy zachować zdrowie emocjonalne i skierować nasz związek w bardziej pozytywnym kierunku. Metoda 2. Odporność na negatywność. Filozofia stoicka dba o naszą odporność w obliczu nieuniknionych wyzwań życia i sposób, w jaki sobie z nimi radzimy. Jest to niezwykle istotna cecha w związkach. Eudaimonia, czyli najlepszy stan lub szczęście, powinna być utrzymywana nie tylko w pozytywnych okolicznościach, ale także w trudnych chwilach. Może to zbudować duże zaufanie do partnera, w zależności od tego, jak radzisz sobie z osobistymi wyzwaniami i przeszkodami. Odporność na negatywizm to umiejętność zachowania spokoju i determinacji nawet podczas burzliwych okresów w związku. Jako stoik wiesz, jak ważne jest bycie przygotowanym na każdą sytuację i utrzymywanie zrównoważonej postawy w obliczu wahań emocjonalnych. Ta umiejętność poprawia sposób radzenia sobie z konfliktami i problemami w związkach. Dojrzałość i cierpliwość, jakie okazujecie w pokonywaniu problemów, które pojawiają się między wami a waszym partnerem, pomogą waszemu związkowi wznieść się na solidnych fundamentach. Metoda 3. Ponadczasowa mądrość. Filozofia stoicka przepełniona jest ponadczasową mądrością, a zastosowanie tej wiedzy w naszych codziennych relacjach pozwala nam tworzyć głębokie więzi. Dzielenie się lekcjami z historii i filozofii w celu prowadzenia naprawdę znaczących i wzbogacających rozmów ze swoim partnerem może przenieść twój związek na inny wymiar. Cytowanie pism myślicieli stoickich lub dyskusje na temat podstawowych prawd życiowych dodają intelektualnego wymiaru waszemu związkowi. Ten rodzaj komunikacji wykracza poza zwykłe rozmowy i pomaga zbudować głębszą więź z partnerem. Rozmowy pełne mądrości pozwalają lepiej się rozumieć i bardziej szanować. Dodatkowo możesz wyraźniej zobaczyć sposób myślenia i wartości innych osób i stać się bardziej kompatybilnymi. Metoda 4. Samokontrola i wewnętrzny spokój. W stoicyzmie samokontrola jest niezbędnym elementem utrzymania wewnętrznego spokoju i radzenia sobie z emocjonalnymi wzlotami i upadkami. W związkach umiejętność ta wymaga zachowania spokoju i kontrolowania reakcji emocjonalnych, nawet w trudnych chwilach. Takie zachowanie zapewnia zdrowy i zrównoważony postęp w związku oraz zwiększa zaufanie między tobą a twoim partnerem. Osoby, które potrafią utrzymać równowagę emocjonalną, mogą skuteczniej radzić sobie z konfliktami i stresującymi sytuacjami w związkach. Samokontrola nie tylko pozwala ci kontrolować własne emocje, ale także pozwala ci być bardziej wrażliwym na potrzeby emocjonalne partnera. To kładzie podwaliny pod relację pełną wzajemnego zrozumienia i empatii. Wewnętrzny spokój zwiększa także twoją zdolność do tworzenia bardziej kreatywnych i konstruktywnych rozwiązań problemów w związku.
Tworzenie atmosfery ciszy i spokoju w relacji z partnerem pozwala obu stronom czuć się bardziej komfortowo i bardziej usatysfakcjonowane ze związku. Jest to cecha kluczowa dla trwałości zdrowego związku. Metoda 5. Pokora i realizm. Filozofia stoicka za wielką cnotę uważa pokorę i realizm. W związkach te cechy pozwalają nam zaprezentować się takimi, jakimi jesteśmy i stawiać realne oczekiwania. Bycie pokornym pomaga obu stronom związku zaakceptować własne wady i lepiej się zrozumieć. Bycie realistą jest konieczne, aby zapobiec rozczarowaniom i stworzyć zdrowy fundament w związku. Takie podejście zachęca do wzajemnego szacunku i otwartej komunikacji w związku. Kiedy obie strony relacji mają realistyczne oczekiwania, jest mniej złudzeń i więcej satysfakcji. Pokora pozwala jednemu partnerowi prowadzić związek bez zakładania wyższości nad drugim, co na dłuższą metę przyczynia się do zdrowszego i bardziej zrównoważonego związku. Pokora i realizm w relacji pozwalają obu stronom rozumieć i szanować wzajemne wartości i potrzeby. Pozwala to na głębsze i bardziej satysfakcjonujące połączenie. Ponadto pokora i realistyczne podejście pomaga również wzmocnić wzajemne wsparcie i zrozumienie w trudnych momentach w związku. Metoda 6. Uczciwość i przejrzystość. Uczciwość i przejrzystość są jednymi z kamieni węgielnych filozofii stoickiej i są niezbędne dla zdrowego związku. Szczerość w związku stanowi podstawę zaufania i gwarantuje, że obie strony w pełni sobie ufają. Szczera komunikacja pomaga zapobiegać nieporozumieniom i pozwala szybciej rozwiązywać problemy w związku. Przejrzystość wymaga otwartości w każdym aspekcie relacji. Może to oznaczać rozmowę o sytuacji finansowej, osobistych uczuciach lub przyszłości związku. Kiedy obie strony otwarcie wyrażają swoje uczucia i myśli, związek jest na silniejszym gruncie. Praktykowanie uczciwości i przejrzystości wzmacnia zaufanie w związku i na dłuższą metę tworzy szczęśliwsze i zdrowsze partnerstwo. Metoda 7. Połączenie intelektualne i wymiana pomysłów. W filozofii stoickiej połączenie intelektualne jest ważnym elementem głębokich i znaczących interakcji w związkach. Posiadanie wspólnych zainteresowań lub wymiana pomysłów wzbogaca relacje i tworzy silniejszą więź między partnerami. Ten rodzaj połączenia sprawia, że związek jest satysfakcjonujący nie tylko na poziomie emocjonalnym, ale także mentalnym. Wymiana pomysłów tworzy ciągły proces uczenia się i odkrywania w związku. Proces ten sprawia, że relacja pozostaje dynamiczna i żywa, z dala od monotonii. Regularna wymiana pomysłów z partnerem pomoże ci lepiej się poznać i zrozumieć. Pary, które stymulują się wzajemnie intelektualnie, mogą znaleźć bardziej kreatywne rozwiązania stojących przed nimi wyzwań, co przyczynia się do powstania relacji na mocniejszych fundamentach. Gdy zagłębimy się w filozofię stoicką, możemy zobaczyć, jak wzrasta nasza zdolność do ustanawiania bardziej znaczących i zdrowych więzi w naszych związkach. Informacje te czynią nas bardziej świadomymi i harmonijnymi, zarówno w naszym indywidualnym rozwoju, jak i w naszych relacjach z naszymi partnerami. Jeśli te treści i podejścia Cię interesują, nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, aby uzyskać więcej. Włącz powiadomienia, aby nie przegapić naszych nowych filmów i jeszcze bardziej pogłębić swoje relacje. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się zdrowo.